Farbel albo świętej Alfonso od Niepokalanego Poczęcia. Słuchając też wczorajszych świąt ludzi młodych, którzy zjechali z całego świata do Polski, do Krakowa, by spotkać świętą Faustynę, by spotkać świętego Jana Pawła II, by spotkać się z tym dziedzictwem świętych, którzy żyli pośród nas, żyli na naszej ziemi. Jutro, dziś Ojciec Święty będzie na Jasnej Górze u stóp naszej Pani Królowej. Jedna z osób zauważyła tak bardzo spontanicznie, osób młodych, że zauroczona, zaskoczona jest tym, jak wielu świętych ma Kraków, jak wielu świętych ma Polska, jakie są to historie, jakie są to postaci. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy jako naród pośród świętych, że jesteśmy otoczeni świętymi, że ci święci nas inspirują, nas zapraszają. Święci Moherowi z kamieniami. I ośmielam się zaproponować Państwu taki temat, który jest tematem naszych spotkań ze świętymi. Tych świętych, których znamy, z którymi zaprzyjaźniliśmy się, ponieważ w trwających Światowych Dniach Młodzieży zawsze obecni są patronowie Światowych Dni Młodzieży. Młodzi przyglądają się, dotykają niemalże świętych, chcą być świętymi. My przecież też to pragnienie macie być świętymi, nie to, że chcą. A zatem chcąc być świętymi, musimy żyć pośród świętych i uczyć się na świętych, jak być świętymi. Każdy z nas zna tych rzecz świętych, spotykając, rozmawiając, często poprzez przykład ich życia szukamy inspiracji, wyznaczamy sobie zadania, wyznaczamy sobie cele do osiągnięcia. I o tym chciałbym dziś z Państwem porozmawiać, byśmy umacniając swoją wiarę też potrafili dać świadectwo o naszych świętych, którzy nas inspirują. Dlaczego? Wczoraj w sanktuarium spotkaliśmy grupę świętego ojca Pio, która przybyła z ojcem Teofilem, z werbistą. Też wielki kult do tego świętego. Święty, mam nadzieję, już niebawem. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko zawsze towarzyszy nam na tej trasie do akademików, do sanktuarium, bo przecież to sanktuarium wyrosło na szlaku jego męczeństwa. To oczywiście święty Jan Paweł II, święty Szarbel, który tak wielu ma adoratorów, naśladowców, miłośników, można by wręcz, używając języka świeckiego, powiedzieć fan klub na miarę wielkich idolów tego świata, chociaż bardziej szczytnych, bo świętych, bo przeżyli to życie święci w sposób heroiczny, w sposób najbardziej doskonały, sposób taki, że Kościół zauważył, rozpoznał, że są świętymi. Zapraszam Państwa. Nasze spotkanie ze świętymi, nasi święci, zechciejmy ten wieczór przeżyć w tej prawdzie naszej wiary, że jest świętych obcowanie. I tym świętym powierzamy też Światowe Dni Młodych, powierzamy Europę, powierzamy nasz Kościół w Polsce i Kościół na świecie, powierzamy młodych, którzy biorą udział w tych Światowych Dniach Młodzieży, aby zapaleni iskrą Bożego Miłosierdzia stawali się coraz to bardziej światłem, i to światłem na górze, solą ziemi, światłością świata.
56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Pan Jezus przyjął tę kropelkę krwi z naszych świętych, żeby Jego korona, która Polską przyjmie, nie była koroną cierniową, ale z tych kropelek krwi, które utoczyli nasi święci, tak jak Andrzej Bobola, potwornie zamęczony, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, potwornie umęczony, tak jak nasz ojciec Maksymilian Kolbe, którego aż trzeba było dobić. A on taką miał wiarę. I wszyscy ci nasi święci, tak strasznie nieraz cierpiący, tak zakatowani, a jednocześnie nie tracący wiary. I bez tych kropelek przyjął Pan Jezus tę koronę naszą, żeby były jak kropelki, tak jak my hostię przyjmujemy. I tam jest ta kropelka z Jego konającego serca. To z tych serc naszych świętych, żeby On przyjął tę naszą koronę i żeby to były perełki Jego koronie. To tyle. Szczęść Boże. Dziękuję Pani Ewo, z Panem Bogiem. Dziękuję. Święty to znaczy w ogóle czysty.